Polsce mamy do czynienia z nadmierną ochroną praw lokatorów. To od wielu lat poszczególne rządy preferowały takie rozwiązania regulacyjne, które zdaniem oczywiście autorów miały poprawić sytuację na rynku wynajmu mieszkań poprzez wzmocnienie praw lokatorów, poprzez zapewnienie im pewnego bezpieczeństwa, w naszej ocenie nadmiernego bezpieczeństwa, co przekłada się w to, że jest małe zainteresowanie inwestorów prywatnych w zakresie finansowania budownictwa na wynajem. Widzimy tutaj ogromny potencjał, ogromne rezerwy, które mogłyby być uruchomione, gdyby doszło do zmiany regulacji na korzyść oczywiście osób wynajmujących, tak aby ich prawa były wzmocnione, bowiem nie może być tak, że ktoś, kto zainwestował duże środki w budownictwo na wynajem, a następnie traci przychody z tego powodu, że najemca przestał opłacać czynsz. Oczywiście musimy tutaj jednakże mieć na względzie wymogi konstytucji, która zawiera odpowiednie regulacje w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Nie może z drugiej strony być tak, aby w takich wypadkach stosowano tak zwaną eksmisję na bruk. To wiąże się oczywiście z problemem finansowania budownictwa socjalnego, które winno być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ale jednakże z odpowiednim wsparciem, z odpowiednimi instrumentami finansowymi pochodzącymi z sektora bankowego. Wydaje się, że nowy program rządu w zakresie wspierania budownictwa mieszkaniowego winien uwzględniać również te aspekty, jako że to jest chyba najszybsza droga do złagodzenia problemu mieszkaniowego w Polsce, szczególnie dla młodych ludzi, bowiem to będzie także determinowało mobilność, która jest powszechnym warunkiem możliwości pozyskiwania zatrudnienia w takiej dynamicznie rozwijającej się gospodarce, z jaką mamy w tej chwili do czynienia w Polsce.